Quake trójka tak naprawdę jest. Patrz, był kiedyś taki wywiad z Sokratesem, który bardzo często przywołuje. Był wywiad, znaczy tak naprawdę to był wywiad z bardzo różnymi graczami, tam chyba 4 graczy z Ameryki, wiesz, naprawdę jedni z najlepszych graczy na świecie w FPS 1:1. I Sokrates mówił, odpowiadał akurat na to konkretne pytanie, Sokrates spytał się, czy była kiedykolwiek lepsza gra FPS 1:1 niż Quake 3. To wtedy po prostu, wiesz, wszyscy zamilkli i tak przez 5 sekund stali jak, wiesz, jak te ciecie. I po prostu nic nie potrafili na to odpowiedzieć, bo nie było. Więc zamysł był taki, żeby był Quake 3 w przeglądarce. Problem z Quake'em 3 był taki, że nie dało się w niego grać, jeżeli nie byłeś naprawdę 5 lat na scenie, a jeżeli już wszedłeś na serwer, to byłeś po prostu strasznie bity, no, jak i w tym, wiesz, jak i w tym... Okej, okay, dobra, to teraz ci przerwę. Czyli mówisz, że Quake Live to to samo, co Quake 3? To po co było, po co jest to zrobione w przeglądarce? Z tego względu, że właśnie do tego zmierzałem. Aha, kiedy wszedłeś dobra, w Quake'a 3, no to wtedy po prostu dostawałeś po tyłku i od razu wychodziłeś. W CS-ie na przykład dasz radę strzelić czasem jakiegoś heada, w kodzie tak samo. Fajne gry,